nowinkę od Mikołaja Pinki dostałem taki przekozacki wóz zdalnie sterowany, który osiąga prędkość 42 km na godzinę, więc sobie dzisiaj go przetestujemy, a dodatkowo go troszeczkę stuningujemy. Damy mu nowe, ostre jak diabli koła i zobaczymy, czy ten samochód też taką samą prędkość wykręci na lodzie. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, to pamiętaj, że każdy wtorek oraz piątek o godzinie 16 pojawiają się na tym kanale filmy, więc koniecznie zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Przypominam wam, że jeżeli osiągniemy próg 100 000 subskrypcji, to srebrny przycisk, który otrzymam od YouTube'a, rozdam wam, a spośród subskrybentów wylosujemy jednego szczęśliwego zwycięzcę, do którego pojadę i sam własnoręcznie wręczę mu ten przycisk. Do zestawu mieliśmy dorzucony taki oto joysticzek, którym nie wiem jak się steruje, tu pewnie się skręca, tutaj się daje gaz, przód, tył. Dobra, przetestujmy tą maszynę. Prawo, lewo i gazu. Ja pierdzielę jak ty idzie, on się ślizga po podłodze. Nie mogę tym sterować. Chodź tutaj. Ja pierdzielę. Powiem tak, on się ślizga po kafelkach i nie idzie nim jeździć. Spójrzcie na to. O, biedny kwiatek. Sprawdźmy, czy też tak będzie się ślizgał, jak przyspieszy po dywanie. Czy ma lepszą przyczepność? Wiem. Skoro jest taki szybki, no to zobaczmy, czy przeskoczy kanapę. Budujemy rampę. Witam w moim Monster Garażu. Idziemy szukać jakichś części, które są niezbędne do zbudowania rampy. Zapraszam. Mamy tutaj takie deseczki. Jakbym to skręcił... Tak i tak. Tu zrobił jakąś deskę. To może by coś z tego było. Mamy takie rzeczy. Znalazłem jeszcze taką fajną płytę pliśniową, która jest elastyczna i możemy ją tak wygiąć w takie... Wiecie o co chodzi, nie? Zróbmy coś takiego. Bez wiercenia, bez kombinowania. Na dywanie to się w miarę zapiera. Bym podłożył jeszcze tu deskę, żeby było sztywniej. No i rampa jak ta lala. Uwaga! Testujemy. 3, 2, 1. Niestety nie wyszło. Jeszcze raz. 3, 2, 1. Poszedł! Widzieliście to? Czas na drugą rundę turniejową. Zobaczymy, czy przeskoczy punkt K. Lecimy. Udało się? Powiem tak. Widać, że potrafi fruwać. No to teraz... Niech pojedzie troszeczkę po lodzie. Jak widzicie, nasze oczko zamarzło, ale jak widzicie, twardy lód. Zobaczymy, czy w ogóle ten samochód jeździ po lodzie, zanim go snimiemy. Nie no, dramat, ślizga się, zobaczcie. Jakbym dał tak malutko gazu, maluteńko. No jak dam maluteńko, to jeździ, ale jak widzicie, się ślizga. Jak widzicie, samochodzik się ślizga, więc trzeba mu założyć nowiutkie oponki. Na samym początku wyłączmy nasz samochodzik, ponieważ jest to mega niebezpieczne. Jak założę mu taką piłę tarczową do drewna, która ma takie ostre zęby, jakbym nacisnął gaz, to mógł się pociąć, więc pamiętajcie, nie róbcie tego w domu. Tyk, pstryk. Wyciągamy bateryjkę. Mamy taki mały plastikowy kluczyk do kół i ten samochód ma napęd tylko na tylne koła, czyli nie na te skrętne, tylko na te z tyłu. I coś mi się wydaje, że chyba założymy tylko dwie zębatki. Bo po co mamy zakładać zębatki na te koła, skoro one i tak nie mają napędu. Więc bez sensu. A tak, te będą normalne i będzie taki podniesiony trochę w klin i będzie zarąbiście śmigło. Prędzej byłem w sklepie i przygotowałem sobie różne podkładki, które mógłbym tutaj zastosować, żeby ta tarcza nam się nie ślizgała. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Ząbki są teraz w prawą stronę. Widzicie, chyba w lewą, więc musimy tak zrobić, że jak się silnik kręci, to żeby to się zazębiało w lód, a nie na odwrót. Rozumiecie? Podkładka, tarcza, podkładka, w miarę równo i śruba. Dokręcamy i pierwsze koło mamy gotowe. Czas na drugie. Hej, zarąbiście to będzie wyglądało. Jestem mega ciekawy, czy to będzie jeździło, czy nie. No i pięknie, zamontowałem w nie tą stronę zębatki, bo koła będą się kręciły w tą stronę, a nie w tą. Jeszcze raz. Jak widzicie, koła mam już zamontowane, śmigają, są w odpowiednim kierunku założone. I teraz, moi drodzy, zobaczmy, czy to jeździ. Jeździ. Wygląda kozacko.
No i oczywiście musimy jeszcze zamontować GoPro na górę, bo jak zaraz pojedziemy na jezioro przetestować maszynę, no to musimy nagrywać, jak to wygląda wszystko, więc o! Kozacka fura, co? GoPro zamontowane, furmana gotowa. Idziemy do Rogala do góry, bo on coś tam robi na kompie i zapytamy się go, czy idzie ze mną przetestować na jezioro i zobaczymy, jaka będzie jego reakcja na ten kozacki wóz. Let's go! Siema! Siema! Mordo! Zoba! Zoba! O kurde! Jeżdżąca piła do drewna! Ale kocu! O kurde, skaleczyłem się prawie! Lecisz ze mną na jezioro zobaczyć? No tak! Jeszcze zamontuję może tutaj dwa później koła, ale one nie są napędzane, zobaczymy. Kozak jest złowrogie, stary, jak już tym pocisną po ręce, to koniec, no, nie? Tutaj musimy być mega ostrożni, bo tutaj chwila nieuwagi i paluchu już nie powąchasz nigdy, nie? To co, lecimy? Let's go! Jak widzicie, moi kochani, jest już cała ekipa, jest też Pinky, jest JJ-ka, jest Rogalik i Joystick. A, i Bunia jeszcze, dokładnie tak. Moi kochani, przypominam wam, że wczoraj o godzinie 16 wleciał na kanał Rogalika ekipowy odcineczek, więc koniecznie go obejrzyjcie. Link do Rogalika macie w opisie, a my teraz jedziemy nad jeziorko, nad którym jeszcze nie byliśmy. Jestem mega ciekawy, czy w ogóle jest zamarznięte, bo na dworze mamy pół stopnia tylko. Dobra, mordo, przydałoby się zrobić test lodu, nie? Wskakuj, zdałoby się. Wskakuj. To aparatem. Nie, powiem wam tak, że generalnie jak utopimy GoPro wartą 2K, no to będzie przypał, nie? Nie no, chyba git, co? O, tu jest kruchy. Tu jest kruchy, ale chyba moją wyścigówkę wytrzyma. Zobaczymy. Dobra, włączamy. To będzie stare niebezpieczne. Uwaga, bo w ręku trzymam. Ja się boję. O! Dobra, koła się na pewno kręcą. Żeby on tym dziury ni tam nie wytegował. Jak pęknie lód, to mamy i po samochodziku, i po GoPro. GoPro. I po dobrym humorze chłopaków. O, stary, widzisz, topa! Normalnie nie lód. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, widzowie. Odpalamy GoPro, jedziemy. Pomysły chłopaków w ogóle nie są dobre. Co najlepsze dziewczyny, to może wyjść. Uwaga, jedziemy. Boże, o Boże! To nie wróci, to nie wróci. Ale jak skręcasz to, on taki aż zostaje, no, wiesz, zdarte. Zarąbiste, co? Ja nie wiem, jaki to ma daleki zasięg, więc nie chcę przeginać. Papa. Mam jeszcze dwie piły tarczowe w zanadrzu, możemy zamienić i zobaczymy, czy wtedy będzie lepiej skręcał. Leci. Ja. Jak to wygląda w ogóle? Puść tą kłodę. Rozpędź go tak na maksa. Patrz, widzę na to. Patrz. Przejechał przez to. Ja nie wiem. Ale idzie. Ej, Krystian, może on się nie przewrócił. Gaś? Jak się przewróci, to jest przypał, no. Trzeba będzie wejść na lód, ale to chyba nie wiem, kto wejdzie. No nikt nie wejdzie. Uwaga, idzie. Krystian. Nie, no ja się stresuję. Stary, jak idzie bokiem. To widać, jak ten lód się przycina, nie? No. Jak ktoś tu przyjdzie niedługo i zobaczy tę linię... Zastanawiam się, co kto robił. Co zgadza się. Myśli. No. Patrz, widzisz te ślady? To jak zapierdziela. Dawaj przez kłodę. Przez kłodę? Dawaj przez kłodę. Można grać w kręgle na lodzie, nie? W curling. Nie wierzę. Ej, że to zdał egzamin. Pak, on idzie. Nie, w krzaki! Jaka prędkość. Dobra, zmieniamy mu koła na 4 zębaty. Zobaczymy, jak będzie wtedy jeździł. Zmieniliśmy już z Rogalem koła, zobaczcie, jak teraz to kozacko wygląda. Chcesz się karnąć? Gościu, dawaj. Muszę to, włączamy muszę to przetestować. Jedziemy. Z górki jedziemy? Nie no, z górki nie. Ale po lodzie. Dobra, stawiamy czterokołowca, ale się cięższy zrobił, no, dużo. Właśnie. Żeby nam nie wpadł teraz, nie będzie. Trzymam cię. Katastrofa. Pierwszy test. Skrętność. Skręta, jest. No. Daję gaz, daję, do tyłu daję, dobra. Stary, ja muszę dojechać do brzegu. No tak, koło nam się odkręciło, widzowie.
Ale przypał, co? Czekaj, czekaj, próbuję na brzegu dojechać i nie utopić GoPro. Dobra, idę go uratować. Dobra, jest. Samochodzik uratowany. Teraz trzeba uratować koła. Podkładka, dają taką za... Okej. Okay. Jest. Pierwsze jest koło. Jest koło u wozu. Podejście numer dwa, mam nadzieję, że nie zgubimy tego GoPro. Jeszcze raz, trakcja. Nie, jest. Ja się boję z wami cokolwiek. Uwaga, robię. Gaz jest. Tył jest. Próbujemy? Dawaj. Co będzie, to będzie. I daj w prawo. Uuu, lepiej teraz skręca. No. Stary, teraz o wiele lepiej skręca niż wtedy. Ale jak on teraz łapie ty przyczepność, widzisz to? O. Ty się dobrze czujesz? Ja nie wiem, kto by tam po to szedł. Ostrożniej! Wracam. Ja już nie chcę. Straciłam nadzieję. Wracam pomału. Ale zarąbisty. Ale stary serducho zabiło. Ale że on flipa zrobił, to się nie spodziewałem. O, wow. Kurde. Dobre. Dobra, to delikatnie teraz. Bo jak sobie rozpędzisz się... Tu przy brzegu most. Stary, ja jestem... Spełniony? Wow. Zaparkowałem, proszę bardzo. Ja zrobię chcesz? Flipa jeszcze. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Porównajmy. Teraz to nie idzie. Nie jedź tam! Co teraz? Obróci się czy nie? Obróci się. Czekaj, nie wiem czy w dobrą stronę obracamy. Dobrze, no, dawaj no. Delikatnie gazu. Dobra, koniec zabawy, nie? Ja wiedziałam, że tak będzie. Ja też. Trzeba iść po niego, no co? Tak to wygląda niestety. Dalej trzeba iść po linę, zrobić... Akcję ratunkową robimy. Tak jeszcze nikt nie jeździł samochodzikiem. Nikt się nie spodziewał, że on jak coś złapie, to od razu ma dachowanko. Ta. Dobra, idziemy zobaczyć na drugą stronę, co tam słychać. Akcja, ratunek samochodziku, GoPro. Rysiczek jest zażenowany. Dobra, zrobiliśmy lasso z piesków smyczy. Ma 3 metry, może starczy. Uwaga, zarzucam. O kurde, nie wyszło. Chodziłeś kiedyś na ryby? Tak, z ojcem. Nie widać. Bo to było dawno. Krystian. Tak. Trzeba wziąć długiego kija i te krzaki najpierw Ułamać. Na bok. Fajnie by było, no. Misja szukanie pnia, widzę. Krystian, spróbuj. Krystian, miałeś krzaki rozłamać. Ty się tutaj męczysz. Tam cwaniaki stoją na górce i patrzą. O nie. Mamy chętnego. Do pomocy. Krystian drzewo z korzeniami wyrwał, nie? Czy to jest ta gałązka? To jest ta gałązka. Stary, wyrwałeś drzewo z korzeniami. Mam się tą krzepę, co? Nie, taki suchy kijek. Już nie bądź taki skromny. Nie no, widzowie, to będzie mocne. Już się zaczyna ciemno robić. Dobra. Dobra, matko, opuść to po prostu. Nie no. Widzicie, co tam się odwala? Ja tego to się nie spodziewałam dzisiaj, nie? Dawaj, mordo. Jesteś już coraz bliżej. Dobra, dobra. Trzymaj kija. Trzymaj się, dobra. Mamy to! Jest, żyję. Jestem, żyję. Wyciągnęli zwycięstwo! To co, jedziemy jeszcze raz? Dobra, no to zróbmy sobie jeszcze test tylko po ziemi, czy śmiga, bo tego nie testowaliśmy. 3, 2, 1. Daję radę. Kurde, stary, jak on to ma przyczepkę szczepalną, nie? Masakra! Powiem tak, nie spodziewałem się, że ten samochód będzie tak zarobiście śmigał. Kiedy miał gumowe opony, to
był bardziej stabilny, nie wywracał się. Kiedy mu założyliśmy 4 żelazne tarcze do cięcia drewna, no to stał się szybszy, bardziej zwrotny, ale bardziej wywrotny, więc... Chyba do cięcia lodu. Do cięcia lodu, o, dokładnie tak. Moi kochani, mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeżeli chcecie, żebyśmy zrobili więcej tego typu filmów, to zostawiajcie łapeczki w górę. Zapraszam was do JJ-ki, Rogala i Pinki na kanały. Wszystkie linki macie w opisie i pamiętajcie, że widzimy się w każdy wtorek oraz piątek o godzinie 16. Trzymajcie się! Na!